Hejka wszystkim, z tej strony Mario z ostatniej tawerny, a dzisiaj zretęzuję dla was film Boogie Man z 2023 roku. Zapraszam! Sama postać Boogiemana wywodzi się z angielskiego folkloru i w większości kojarzy nam się z istotą, która straszy dzieci. Jednak jest to tylko jedno ze w sumie trzech różnych jego wcieleń. Inne mówi o potworze, który się nie patyczkuje i kradł bądź pożerał dzieci. Natomiast ostatnie opisane wcielenie mówiło, że tak naprawdę on chroni dzieci. Chociaż tak jak możecie się domyślić, to nie to było wykorzystane w omawianym filmie. Ważną zasadą dotyczącą Mena, czy to tego straszącego czy pożerającego dzieci, był fakt, że jego zachowanie było wynikiem złego zachowania dzieci. Natomiast Boogeman ukazany nam w tym filmie miał gdzieś, czy dziecko zachowywało się dobrze, czy źle. Ale po kolei najpierw Fabuła. Od razu mówię, że film bazuje na krótkiej opowieści Stephena Kinga pod tytułem Boogeman, a a w Polsce zostało to przetłumaczone na Czarny Lud. I przyznam się szczerze, że przeczytałem je dopiero po obejrzeniu seansu. I mówię wprost, że nie trzeba znać dzieła Kinga, żeby móc w spokoju obejrzeć film. Jest to spowodowane tym, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi historiami, plus film olewa zakończenie pisemnego oryginału. W oryginalnej opowieści poznajemy historię Lestera Billingsa, który stracił trójkę swoich dzieci i zwierza się doktorowi Harperowi. Natomiast w filmie śledzimy losy samego psychiatry doktora Harpera i dwójki jego córek. Poznajemy ich wszystkich w trakcie żałoby. Z niewyjaśnionych na początku okoliczności okazuje się, że żona Harpera zmarła i cała rodzina w ogromnym stopniu to przeżywa. Jakby tego było mało, po kolejnym tragicznym incydencie, najmłodsza z córek zaczyna widzieć dziwną, przerażającą postać kryjącą się w cieniu. Na początku film przede wszystkim stara się nam zobrazować sytuację rodzinną, przez co. Możemy mieć wrażenie, że to jest dramat, a nie horror, ale to dobrze, bo widać, że nie miał być to tylko film o straszydle. Ale co genialnie moim zdaniem zrobił film, to szybkie wprowadzenie faktycznej akcji. Dostaliśmy świetne wprowadzenie do postaci Boogiemena, wręcz wyjęte z samej opowieści Stephena Kinga, a ten potem już zaczął praktycznie polować. I to nie tak, że zaczął jakoś skromnie, że delikatnie pokazywał swoją obecność, nie, on praktycznie wszedł z buta. I zaczął się bawić. Lecz pomimo ostrego wejścia potem zaszył się w cieniu i z niego działał, co wynika z jego natury. I to sprawia, że nie byliśmy do końca pewni do czego jest zdolny tak naprawdę Man i jak będzie polować na swoje ofiary. Jestem pod wrażeniem, że zasada stopniowego wprowadzania zagrożenia została tutaj złamana i dobrze to wyszło. Żeby zobrazować wam jak to wyglądało, tak samo nagle zaproszę was do subskrybowania kanału Ostatniej Tawerny dania łapki w górę i odwiedzenia naszej strony internetowej. Podczas seansu zdarzają się też nieoczywiste jumpskery, które o dziwo nie psują klimatu i są dość szybkie, a wynika to ze struktury filmu. Bo sam montaż jest tutaj dość chaotyczny i raz to działa, a raz nie. Widać tutaj takie szybkie przejścia ze spokojnych momentów, nagle pojawiają się niepokojące, by te nagle znowu zniknęły i pojawiały się spokojne. I tak jak w pierwszym przypadku to działa, bo ten spokój jest nam nagle odbierany. Tak w momencie kiedy akcja się nagle urywa, to czujemy taki ostry niedosyt. Zwłaszcza, że wygląda to, jakby bugi bardzo szybko odpuszczał. A sam stwór jest niczym taki alien. Przez większość seansu nie wiemy nawet jak on wygląda, natomiast to, co on potrafi zrobić w cieniu, działa na naszą wyobraźnię i tylko jesteśmy ciekawi, co on jeszcze wymyśli. Natomiast końcówka filmu mocno rujnuje ten obraz, bo więcej jest tam akcji niż horroru. I tak jak pojawiają się tutaj nieoczywiste jumpskery, tak niestety pojawiają się też oczywiste do bólu i typowe dla przeciętniaków. Muszę jednak przyznać, że pod względem budowania klimatu i straszenia film nawet sobie radzi, nawet pomimo klasyfikacji 13+. A zazwyczaj filmom 13+ dość daleko do horroru. Pojawia się tutaj nawet scena, przy której mnie zmroziło. Chociaż zastanawiam się, czy to dlatego, że sam pomysł w tej scenie był durny i głupi. I tutaj dochodzimy do cechy, która tak naprawdę najbardziej zniechęca do filmu czyli głupota. I uwierzcie, to nie są jakieś małe głupotki, które przy pierwszym oglądaniu zostaną niezauważone tutaj durnota rzuca się w oczy. Począwszy od głupiego zachowania postaci, typowo pod scenariusz. Po dziwne zachowanie bugimena, który odpuszcza w nagłym momencie. Ktoś tutaj ostro machał ręką na scenariusz. Podziwiam dzięki temu pracę aktorów, bo widać, że się starają i naprawdę dobrze im to wychodzi, ale nikt na poważnie nie przyjmowałby decyzji, jakie mają ich postacie. I tak jak widać, że jest tutaj to budowanie klimatu i straszenie. Tak, ta głupota rozwala wszystko. Dlatego w wielu miejscach, zamiast być zaintrygowani, będziemy łapać się za głowę. Dlatego niestety w parze z ciekawym Boogemanem, dobrą grą aktorską, budowaniem klimatu i ciekawym pomysłem na rozpoczęcie akcji, idzie totalnie głupi scenariusz, nieudana końcówka, chaotyczny montaż i niektóre Jumskery bardzo oczywiste i totalnie nieudane. Biorąc to wszystko pod uwagę, wystawiam Boogimanowi ocenę 6 na 10. Jeśli dacie radę przymrużyć oko na tyle głupot, to będziecie się dobrze bawić. Inaczej trochę odradzam. I tyle ode mnie. Dziękuję pięknie Cinema City za możliwość obejrzenia tego filmu. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej! Okay.